Zamierzasz ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy, koniecznie obejrzyj ten materiał i dowiedz się, jakie zmiany czekają w 2024 roku. Cześć, z tej strony Jan Bras, to jest kanał BizPlanner o dotacjach i biznesie. Ja zajmuję się profesjonalnie spełnianiem marzeń moich klientów o własnych biznesach i pozyskuję na ten cel dotacje i preferencyjne pożyczki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najpopularniejszej formie finansowania nowych firm, jaką jest dotacja z Urzędu Pracy. Większość osób słyszała o tej formie dofinansowania, czyli dotacji z Urzędu Pracy. Części opinii z Was jest to najłatwiejsze dofinansowanie do zdobycia, ale nic bardziej mylnego i już tłumaczę dlaczego. Każdy Urząd Pracy to inne regulaminy, inne druki i też inne niepisane zasady, które funkcjonują przy ocenie Waszych wniosków o dofinansowanie. Bardzo często ciężko jest przekazać jakiekolwiek informacje pomiędzy beneficjentami tego dofinansowania, ponieważ każdy urząd pracy jest inny i to, gdzie na przykład samochód jest kosztem kwalifikowanym, czyli takim, który przechodzi z akceptacją, w innym powiecie może być całkowicie zakazany lub posiadać dodatkowe obostrzenia. Kluczowym aspektem w przygotowaniu się do dofinansowania jest przeczytanie regulaminu i dzisiaj porozmawiajmy sobie o tym, co Was czeka w 2024 roku. Zaczynamy od dobrych informacji. I tą dobrą informacją jest to, że dofinansowanie będzie wyższe niż w roku poprzednim. Dofinansowanie z Urzędu Pracy zależy od średniego wynagrodzenia w gospodarce. To praktycznie z kwartału na kwartał w poprzednim 2023 roku wzrastało. Kwota, o którą będziesz mógł ubiegać się o to dofinansowanie, będzie powyżej 43 tysięcy, a to jak sprawdzić? Jaka będzie maksymalna w momencie, kiedy będzie składało dofinansowanie? Bardzo łatwo sprawdzić i już pokazuję Ci jak. Jak znaleźć tą kwotę? Nic bardziej prostszego. Wpisujesz w wyszukiwarkę Google PUP i nazwę swojego powiatu, miasta, w którym jest Urząd Pracy. Dla przykładu wpiszmy PUP Warszawa. Wchodzimy na stronę internetową i teraz na samym dole strony internetowej Twojego Urzędu Pracy, w tym przypadku Warszawy, znajdujesz kwotę, o którą w danym momencie roku możesz się ubiegać. Jest ona aktualizowana co kwartał, więc nie bierz jako pewnik tej wartości, którą pokazuję Ci na filmiku. Prawdopodobnie w kolejnych kwartałach będzie wyższa. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że każdy urząd pracy może obniżać kwoty, które maksymalnie panują w danym powiecie. I tak dla przykładu Urząd Pracy w Bydgoszczy w 2023 roku miał jedyne 25 tysięcy złotych, Urząd Pracy w Poznaniu 30, potem 25 tysięcy pod koniec roku, więc trzeba na bieżąco to weryfikować. Dla osób, które mieszkały na przykład w Warszawie, dobra informacja, ponieważ maksymalny pułap wynosił tyle, ile dopuszczała litera prawa. Jakie wymogi trzeba będzie spełnić, żeby uzyskać to dofinansowanie? Przede wszystkim, o czym bardzo wielu z Was zapomina, to, że nie możesz być beneficjentem tego dofinansowania w przyszłości. Po drugie, musisz być zarejestrowany w Urzędzie Pracy i regularnie stawiać się na umówione wizyty. Dlaczego? Ponieważ niestawiennictwo na wyznaczonej wizycie będzie rzutowało tym, że przez pewien czas nie będziesz widniał w bazie osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, przez co nie będziesz mógł złożyć wniosku o dofinansowanie. Oczywiście nie możesz być też karany w ciągu ostatnich 2 lat za przestępstwa w obrocie gospodarczym, ani odmówić uczestnictwa w instrumentach aktywizacji zawodowej, którą kierował do Ciebie Urząd Pracy, jak chociażby stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną do przyszłego pracodawcy. Na co trzeba uważać? Co można kupić z dofinansowania z Urzędu Pracy? Dofinansowanie z Urzędu Pracy co do zasady pozwala na sfinansowanie szeregu potrzebnych instrumentów, narzędzi do świadczenia Twoich usług, prowadzenia Twojej działalności gospodarczej. Natomiast, jak powiedziałem na wstępie, każdy urząd pracy będzie różnił się, czasami diametralnie, czasami kosmetycznie, w wymogach i możliwościach finansowania. Co do zasady, zakup nowych środków trwałych nie będzie ograniczony, chyba że mówimy o samochodzie i tutaj każdy powiat ma trochę inne zasady. W niektórych nie jest finansowany, w niektórych jest finansowany, ale tylko w pewnych branżach, w niektórych będziesz miał limity procentowe, więc to będzie zależało od regulaminu Twojego urzędu pracy. Oczywiście część środków trwałych może być wyłączona i takim najczęstszym wyłączeniem jest finansowanie kasy fiskalnej. Pewne ograniczenia mogą też wystąpić w przypadku telefonów komórkowych. Natomiast jeżeli patrzymy na ogół narzędzi, oprogramowania, urządzeń, które są potrzebne do prowadzenia Twojej działalności gospodarczej, będziesz mógł sfinansować raczej większość. Kolejną kategorią to środki obrotowe. I mówimy tu o materiałach, które są potrzebne do świadczenia usług lub towarach do handlu. Z reguły urzędy pracy wprowadzają pewne widełki procentowe, w których możesz sfinansować ten zakup. Raczej są w przedziale
między 20 a 50% kwoty, którą otrzymasz. Kolejną kategorią to marketing. I niestety, ale na chwilę obecną, marketing finansowany jest raczej w tradycyjnej formie. I mówimy tutaj o zrobieniu strony internetowej, ale już bez reklamy. O ulotkach, wizytówkach, roll-upach, natomiast w większości przypadków nie można finansować bieżącej reklamy Twojej strony internetowej czy fanpage'a. Niestety, ale większość urzędów pracy wychodzi z założenia, że są to już usługi bieżące, koszty bieżące, więc nie można ich sfinansować. Urzędy pracy pozwalają też z reguły w widełkach od 3 do 5% na sfinansowanie konsultacji prawnej czy podatkowej. I jest to ważny element w przypadku na przykład przepisów RODO, gdzie możesz ułożyć sobie całą politykę prywatności, sprawdzić i poprosić o przygotowanie druków, które będą zgodnie z literą prawa przez prawników. Warto z tego skorzystać. Bardzo ważną i często pomijaną przez przyszłych beneficjentów kwestią jest czas, w jakim uzyskasz dofinansowanie. I tutaj musisz się odpowiednio przygotować, ponieważ nie możesz założyć działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Z reguły urzędy pracy sprawdzają Twoje wnioski w ciągu 30 do 40 dni. Ale, no właśnie, w trakcie tej weryfikacji możesz być proszony o dodatkowe informacje, sprostowania czy wyjaśnienia. I wtedy będziesz proporcjonalnie miał wydłużony okres weryfikacji Twojej dokumentacji. Natomiast z reguły w ciągu 30 do 40 dni zamyka się cała procedura, a podpisanie umowy jest w ciągu 2 tygodni od ostatecznej oceny Twojego wniosku, tak więc założysz firmę do 2 miesięcy. Czy uważasz, że 43 tysiące złotych na start działalności gospodarczej to wystarczająca kwota, czy nie? Jeżeli zgadzasz się i uważasz, że jest wystarczająca, napisz w komentarzu 1 albo tak, a jeżeli nie, napisz 2 lub słowo nie. Oczywiście dofinansowanie z urzędu pracy to nie jedyna forma finansowania startu biznesu w 2024 roku. Jeżeli jesteś zainteresowany innymi narzędziami, możesz obejrzeć moje filmiki albo skontaktować się bezpośrednio ze mną. Zawodowo zajmuję się spełnianiem marzeń moich klientów właśnie związanych z własnymi działalnościami gospodarczymi i pozyskuję na ten cel dotacje i preferencyjne pożyczki. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, napisz do mnie. Zweryfikujemy najlepsze rozwiązania pod kątem Twojej lokalizacji, Twojej sytuacji na rynku pracy czy tego, co chcesz sfinansować z dotacji. Będę też wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję. Szczególnie to drugie. Nie wiem dlaczego, ale wciąż 90% osób, które ogląda moje filmy, komentuje je, wciąż jeszcze tego nie zrobiła. Pokonajmy algorytm YouTube'a, a dzięki temu ja będę mógł produkować dla Was jeszcze więcej darmowego kontentu, który pomoże Wam wybrać najlepsze dofinansowanie na start Waszej firmy. To był Jan Brac, kanał BizPlanner. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!